nie przypuszczałem, że znowu się spotkamy w temacie powodzi. Kolejna fala w Warszawie. W Warszawie jesteśmy. Znowu w tym samym miejscu, gdzie myślałem, że już nigdy nie dożyję takiej wody. Na betonowej wyspie. Tak. Doszły do mnie słuchy, że jakaś banda urzędników dostała 4 miliony złotych nagrody. Nagrodę za dobrą akcję przeciwpowodziową. Słyszałem, że tam odwrotnie położyli płachty, ci co kładli, ci odwrotnie to działało. Czyli dostali za to pieniądze, że ludzie zostali zalani, tak? No kurwy, już wszędzie wszystko wymyślą, żeby tylko kurwa wychapać te pieniądze. Za co nagrody? Nagrody dostali za to, że kurwa jest powódź w Polsce. Bo to są urzędnicy kurwa winni, o czym już wcześniej mówiłem. Podobne w ogóle. Jak coś takiego można robić? I nikt w telewizji nie powiedział o tych zwałkach. Nikt. Nikt nie powiedział o tym, że... A jak kiedyś szumieli ekolodzy, to... Nie, to jest potrzebne, żeby nas nie zalało. Odwrotnie właśnie. A ja mam wrażenie takie, że te służby pierdolone, urzędnicze, chcą, żeby nas zalało, bo wtedy mają dotacje kurwa większe na to, na tamto. Im gorzej, tym lepiej. Takie mam wrażenie, kurwa, z tego co widzę. No biorą sobie nagrody. No bandziory zamiast dać tym ludziom, którzy kurwa potracili majątki, rozplanować te pieniądze na jakąś pomoc psychologiczną nawet. Nie kurwa, do własnej kieszeni. Za to kurwa wzięli pieniądze, że kurwa pozwolili na to, że jest powódź w naszym kraju. Te skurwysyny bandziory jedne. Jeżdżą te bandziory, pretendenci na prezydenta Polski. Słowy, to rezydenta Polski. I oni się bratają z ludźmi. To skurwysyny bandziory jedne. Kurwa, ja nie mogę na to patrzeć, tak mnie nerwuje. Przez to, co oni robią. Kurwa. I cały czas pierdolą jakieś nornice, krety, to, tego. Szukają przyczyn, znaczy inaczej, oddalają przyczyny od siebie, bo tak naprawdę społeczeństwo musi zrozumieć, że jest to wina urzędoli, bo taki pierdolony nadzór budowlany pozwala budować na terenach zalewowych, gdzie dokładnie o tym wie. Wcześniej o tym mówiłem, że mój kolega z Państwowej Akademii Nauk na Wybrzeżu Gdyńskim, Centrum Olimpijskie jest pobudowane na terenie zalewowym, jest to nielegalne. No i sędzina go pyta, no tak, no i pan będzie teraz wnosił o to, żeby to rozebrać? On mówi, nie. Ja chcę pokazać ludziom, że rzeka kiedyś się o to upomni. I te wszystkie osiedla, które zostały pobudowane na terenach zalewowych, zostały zalane. Rzeka się o to upomniała. Kto jest ponosi konsekwencje? Taki człowiek jest nieświadomy. Nieświadomy, ale nadzór budowlany o tym dokładnie wie. No ale wiadomo, co jest nadzór budowlany. To państwo, to urzędnik państwowy jest winien powodzi w Polsce. To oni powinni tym ludziom oddawać, te bandziory. A co było, jak przerwało te wały w pierwszej powodzi teraz, 2 tygodnie temu? To co, zrobili coś z tymi wołami? Chuj zrobili, bo myśleli, że już kurwa nie będzie drugiej fali. A jeszcze może trzecia być. Skurwysyny jedne. Aż Bóg zagrzmiał. Polski urzędnik jest sprawcą wszystkich nieszczęść. Jest sprawcą śmierci. Wiele dziesiątek tysięcy ludzi w tym kraju. Jest sprawcą depresji. Jest sprawcą tragedii, płaczu, łez, zgrzytania zębów. No i gorsza kasta ludzi na świecie to jest polski urzędnik. To carski urzędnik, to pruski urzędnik, to hitlerowski urzędnik. Nie był tak krwiożerczym urzędnikiem i tak antypaństwowym, antynarodowym, antypolakiem, jak polski urzędnik. Niech najlepiej Hania mówi, nasza prezydentowa, nie moja, Warszawa. No, uporaliśmy się z powodzią, tak jakby ona, jakby oni się w ogóle znali na tym, w ogóle się nie znają na tym, w ogóle się nie znali na tym. Ostatnio był numer tutaj, korek wywaliło z kolektora byłego, który chodził, korektora Żerańskiego. Powyrzucali tych dyrektorków wszystkich. No wiadomo, pretekst, nie? Już jest pretekst. No dobrze, bo to nie robi. Ale przyjdą drudzy, kolesie i to też nie robi. Jeszcze głupsze.
I co? I mówi fachowiec, który od młodego tutaj pracuje. Mówi, dobrze, że nie chodziły te główne pompy. Bo jakby chodziły te główne pompy? Siedzimy sobie w domu i tego, a to nagle deszcz? Nie, to gówna spadają. A skąd te gówna? Skurwy syny, bardzo. Wszystkie kolektory na zycher szły. Szły i idą. Te, które nawet już są zamknięte. Podobno czajka stała, nie przyjmowała wody, no to musieli gdzieś dać, ja to rozumiem. A kurwa, jakie to społeczeństwo jest w ogóle raz, że nieuświadomione, no bo skąd? No bo kto im powie? No kto im powie o zwałkach w okolicach, na terenie województwa mazowieckiego? Kto im powie? No oni powiedzą, że to jest po to, żeby nie było wodzi, odwrotnie. No jeśli przeważamy koryto, to musi się powie. Trzeba koryto pogłębiać, poszerzać, a nie zawężać. No nie ma argumenty na to. Argumentu. Nie ma na to argumentu. Nie ma. I pierdolą, bo ekolodzy właśnie krzyczeli, protestowali. Gdzie zwałki to? Bo to chodzi i o przyrodę, i o retencję w rzece, ale te kurwy z Ministerstwa Środowiska, ta banda cała na górze, to kurwa, to jest zarobili na tym ogromne pieniądze pod stołem i chuj no. A kurwa, jakby tak wylało, jestem ciekaw. To co, nornice? Nornice do ostrzału by poszły. I ekolodzy, tak? Ja nie mówię o ekoturystach pojebanych, tak jak kurwa, ja tak nie wiem, przyjazne miasto było. Tam to jest pewnie. Blokowali tylko po to, żeby dostać hajs. I dostawali hajs pod stołem i odblokowywali. No kurwy, no. Prawdziwy ekolog, prawdziwa organizacja ekologiczna ma w statucie. Nie blokujemy po to, żeby przyjąć hajs. Zblokujemy, oni odbijają, a my hajs nie przyjmujemy. I to jest prawdziwa organizacja ekologiczna. Dzieli się już, kurwa, jest projekt celnie, kurwa, nie tak dawno powstał, żeby działkowców wypierdalać działek bez żadnego... Bo tak, to mogłeś mieć po ojcu i tak dalej, dziedziczyć działkę i tak... Co do wszystkich działek w Polsce, ogródków działkowych. Przychodzi prikaz, won! Wypierdala, deweloperek, o, wchodzi, kurwa, bo blacik i robi, kurwa, jakie to osiedla robi? Jakie to jest? Kurwa, potem ludzie mają ten też... Gwarancji nie mogą tego. To kurwa, to jest. Ja nie wiem, gdzie kurwa ja żyję. Bo normalnie, jak byłaby normalna droga sądowa i normalnie wymiar sprawiedliwości by działał, to ten deweloper by się zesrał przy reklamacji. No ale tutaj kurwa nie szuka się sprawiedliwości w sądzie i ludzie wiedzą, że w sądzie nic nie osiągną. Nie osiągną. No mój kolega obliczył, jak deweloperek wyjebał ich więź mniej więcej na 70 milionów złotych. I mieli rację. Poszli do sądu, no przegrali. To we trzech podeszli, złapali tego kurwę z orłem, tym łańcuchem, złapał go podwóz, bo to ham taki ze 150 kilo. I kurwo. No co, no to dostał kurwa, no. Dostał dobrą karę, dostał. Czy dostali? Dobra. To kurwa. Bandyta z łańcuchem i z orłem, sędzia to on jest kurwa nietykalny. Kurwa bandyta. To kurwa, tak jak w Katyniu po nich, kurwa ich, na klęczki, bum. Pizdu to na białe robaki, bo to kurwa szkoda nawet kurwa kopcić, skurwysyny jedne, bandziory pierdolone. Jak można, kurwa Polaka, tak, jak można, kurwa, no co za okupant pierdolony, że nie ma tam siły, ale jak się, ładnie kurwa, jaką więź tworzyli, co, bandziory? Począwszy od wiejskiej, kurwa, skończywszy, kurwa, na gminach. Jaka to kurwa jest ośmiornica pierdolona, hydra, jakie to ma macki, jakie to jest mocne, kurwa. No bo naród. Wziąłby pały, kurwa, rurki. Tu jeden chłop by odgrzewał, kurwa, kałachy. To poszłoby to, kurwa, rozjebali to, kurwa, dziadostwo jebane. Trzeba byłoby... czuwać przy nowych władzach, żeby nie tak po okrągłym stole puścili kurwa skurwysynów jebanych i rozjebali nasz kraj do końca. Cały kurwa kraj był za nimi, ja też byłem za tym kurwa bolkiem. Dopiero potem zobaczyłem kurwa, taki KPMS mówił, Piotrek mówi, to jest kurwa psza, rura, złodziej, bandzior, konfident. No i dobrze, no i wyszło kurwa, no że taka prawda jest. Skurwysyn, papiery zaginęły nagle. Cała ta mafia okrągłego stołu to... Kurwa, nie wiem. To nie są zdrajcy. To nie są zdrajcy. Zdrajca to jest
coś w nomenklaturze słownej, człowieczej, coś znaczy, a to są kurwy, no... Nie wiem jak to określić. Nie wiem, jak to określić, no. Tych bandziorów. No nie wiem. Bandyta to bandyta, no. Nie wiem. Wracając do naszej przyczyn powodzi. Wyobrażacie sobie ewakuację Pragi? Ze 100 tysięcy osób? Bo ja nie. A sobie nie wyobrażam. Wyobraźcie sobie ludzi, którzy zostali na górnych piętrach. Nie ma odpływu, nic. Jak się będą załatwiać, jak będą tam? Nie wiem. Wszystkie górki zajęte, bo samochody tego. Ale. Szabrownicy, no to jest.